Czy jesteśmy sami w kosmosie? Czy gdzieś tam wokół jednej z miliarda gwiazd na niebie krąży druga Ziemia? A jeśli tak, to czy mieszkają na niej istoty podobne do nas? To pytania, na które ludzkość od dawna próbuje odpowiedzieć. A ponieważ ograniczają nas obecnie możliwości techniczne, a także znana nam fizyka, potrafimy jedynie, jak do tej pory, wyrazić prawdopodobieństwo istnienia innych form życia, i to takich, które niekoniecznie muszą być nawet widoczne gołym okiem. Często zadajemy sobie również pytania, czy kiedykolwiek uda nam się nawiązać kontakt z kosmitami, albo czy chociaż uda nam się odebrać wiarygodny sygnał, który będzie dziełem innej cywilizacji. Jak do tej pory mamy jedynie matematykę, prawdopodobieństwo i co jakiś czas błędne sygnały. Powstaje więc pytanie, czy we wszechświecie jesteśmy sami, a przynajmniej w tym punkcie jego istnienia? Astronomowie często pytani, dlaczego są astronomami, odpowiadają, że podstawową motywacją do tego, żeby poznawać kosmos, jest odnalezienie życia gdzieś tam w kosmosie. Nie wszyscy do tego się przyznają, ale w astronomii takim właśnie chyba świętym graalem jest znalezienie obcej cywilizacji i możliwość kontaktu z nią. To tyle teoria, a jak praktyka? No, proszę Państwa, kontakty z obcymi cywilizacjami, jeżeli istnieją, są ekstremalnie trudne. Dużym ograniczeniem dla takich kontaktów jest prędkość światła, bo to jest aż 300 tysięcy km na sekundę, aż z punktu widzenia ziemskiego, ale zaledwie 300 tysięcy km na sekundę z punktu widzenia rozmiarów Wszechświata. Pamiętajmy, że średnica naszej galaktyki to ponad 100 tysięcy lat świetlnych. Inne galaktyki są w odległościach milionów lat świetlnych i dalej, aż do miliardów lat świetlnych. Więc taki sygnał biegłby w kosmosie tysiące, a nawet miliony lat. Oczywiście możemy spróbować takiego kontaktu z bliskimi jakimiś cywilizacjami, jeżeli one istnieją. No i wtedy trzeba by wybrać najbliższe gwiazdy i je jakoś podsłuchiwać. Projekt SETI, który działa już od końca lat 50., jest to projekt, który polega na tym, że podsłuchuje się 1000 najbliższych gwiazd, wytypowanych w pewien określony sposób. W naszej galaktyce mamy ponad 200 miliardów gwiazd. Nie można wszystkich podsłuchiwać, bo to byłoby niewykonalne fizycznie. Nie mamy odpowiedniej ilości radioteleskopów i czasu obserwacyjnego. Więc trzeba było zastosować pewne kryteria. Takim podstawowym kryterium jest podsłuchiwanie gwiazd, które są podobne do Słońca, czyli są żółtymi karłami. Takie gwiazdy po pierwsze odpowiednio powoli się rozwijają, ewoluują, więc życie na planetach wokół takiego obiektu gwiazdowego miałoby czas na wyewoluowanie. Gdybyśmy próbowali podsłuchiwać układy planetarne wokół gwiazd, które są masywniejsze, no to niestety gwiazdy masywne, nawet na ciągu głównym, bardzo szybko ewoluują i tam życie nie miałoby czasu na ewolucję. Gdyby z kolei podsłuchiwać gwiazdy mniej intensywnie świecące niż Słońce, no to po prostu takie gwiazdy są zbyt mało energii wysyłają, żeby można było również tam ewoluować. A więc do projektu SETI wytypowano 1000 gwiazd, które leżą w odległościach do 100 lat świetnych, więc są odpowiednio blisko położone. No i gdyby tam rozwinęła się jakaś cywilizacja, to jest pewien cień szansy na to, że usłyszymy sygnały z odległości 100 lat świetlnych. Ponadto no, taka komunikacja byłaby już dość niezbyt uciążliwa, jeżeli chodzi o czas, no bo sygnał by leciał 100 lat świetnych w jedną stronę i odpowiedź za 100 lat, więc to jeszcze było, można sobie wyobrazić, że to byłoby wykonalne. Jeżeli chodzi o komunikację z cywilizacjami, no to w zasadzie w tej chwili mamy technikę tak rozwiniętą, że jest to możliwość komunikacji tylko dzięki falom radiowym, ewentualnie falom optycznym. Nie ma możliwości fizycznego lotu w tej chwili do innych gwiazd, bo gdybyśmy wykorzystali takie promy kosmiczne, które w tej chwili już są wyprowadzone z użytku przez Amerykanów, to taki prom leciałby do najbliższej gwiazdy Proxima Centauri przez 30 tysięcy lat w jedną stronę. Gdybyśmy wysłali bezzałogową sondę, to przy obecnym stanie techniki leciałaby ona, pokonywałaby odległość 4 lat świetnych, no przynajmniej ponad 100 lat. Więc jest to w tej chwili bardzo trudny temat.
W ciągu kilkudziesięciu lat funkcjonowania projektu SETI nie udało się znaleźć sygnałów od obcych cywilizacji, ale kilka razy zdarzyło się, że te sygnały bardzo podnieciły nasłuchujących astronomów, bo faktycznie mogły być takimi sygnałami. Taki najbardziej znany jest sygnał WOW, który został nazwany w ten sposób po tym, jak zobaczył go astronom i właśnie wypowiedział to słowo WOW. Ten sygnał w ten sposób funkcjonuje. Do tej rejestracji sygnału WOW doszło w 1977 roku układem dwóch radioteleskopów. Radioteleskopy działały równocześnie, obserwując ten sam fragment nieba w odstępie kilku minut. Dzięki temu można było wyeliminować sygnały pochodzenia ziemskiego, więc jeżeli sygnał pojawił się w jednej antenie, no to wyglądało na to, że jest to jakieś zakłócenie. Kiedy odejmowano sygnał z jednej anteny od drugiej, no to można było wyeliminować zakłócenia na przykład atmosferyczne i typu ziemskiego. Sygnał, który się pojawił, trwał 72 sekundy. Był to sygnał bardzo silny, no i wygląda na to, że nie ma w tej chwili potwierdzenia aż do dzisiaj, że ten sygnał był sygnałem od obcej cywilizacji, dlatego że nigdy więcej się nie powtórzył. No jest to do dzisiaj zagadka. Niemniej no, trudno sobie wyobrazić, żeby obce cywilizacje nadawały w kierunku Ziemi non-stop. Więc musimy mieć też trochę szczęścia, a nawet bardzo dużo szczęścia, żeby móc taką emisję wykryć. Astronomowie podsłuchują wszechświat na linii wodoru 21 cm, bo jest to najbardziej obiecujący zakres. Gdybyśmy używali fal radiowych o częstościach wyższych niż 1600 MHz, no to niestety mielibyśmy bardzo dużo zakłóceń na skutek różnych procesów zachodzących w gwiazdach. To pasmo powyżej 1600 MHz jest bardzo obfitujące w różnego rodzaju sygnały, które nie są dla nas pożądane. Z kolei gdybyśmy się w drugą stronę chcieli przenieść z podsłuchiwaniem poniżej 1400 MHz, no to tam już z kolei mamy inne zakłócenia, które też uniemożliwiają nasłuch. Więc ta linia wodoru wydaje się chyba najlepsza. Spodziewamy się sygnału w bardzo wąskim zakresie częstości, a wręcz monochromatycznego, w związku z czym równocześnie musimy podsłuchiwać różne pasma, różne kanały. No i pierwsze obserwacje to było kilkanaście, kilkadziesiąt kanałów, a teraz mamy tych kanałów w programie SETI podsłuchiwanych w jednym momencie nawet kilkaset milionów, więc jest to już naprawdę potężny analizator widma, który w czasie rzeczywistym takiej analizy dokonuje. Pomimo tylu dziesiątek lat podsłuchu nie udało się usłyszeć żadnych sygnałów od obcych cywilizacji, a przynajmniej nie udało się ich w sposób świadomy zarejestrować, przeanalizować, ale nie traćmy nadziei, bo planet w naszym pobliżu jest bardzo dużo, odkrywanych jest w tej chwili praktycznie już masowo dziesiątki, a może setki i tysiące nowych planet za pomocą teleskopów kosmicznych, więc wygląda na to, że jeżeli będziemy tylko cierpliwi odpowiednio, to prędzej czy później taki sygnał pewnie uda się zarejestrować.